Rozmowa dnia. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, spóźniony jak zawsze. No cóż, lepiej późno niż wcale, a potem nie mam takiego głosu jak pan redaktor. Boże, ta moc. Czy jest pan, moc. A czy jest pan dowartościowany słowami premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego po ich sobotnich wystąpieniach w Katowicach? O, cieszę się, że jesteśmy w Dolinie Krzemowej Europy. Nie wiem. To źle? No nie, cudownie, tylko gdyby to się sprawdziło, to byłoby fantastycznie. Śląski etos, odwaga, rodzina, wartości, wytrwałość, zdrowy rozsądek, to wszystko opiewali w sobotę najważniejsi politycy w państwie. Pańskim zdaniem to wciąż działa na wyborców? Znaczy, to są takie zaklęcia, które się ponawia w różnych okręgach, jak się opowiada, aby dowartościować każdego. No, na pewno takie kwestie jak zdrowy rozsądek i rodzina, no, w naszym regionie zawsze były wartościami. Ja przypominam, że Śląsk, Ślązacy zawsze takie chadeckie wartości reprezentowali. To nawet jeżeli to w tej chwili już jest przestarzałe, tego rodzaju myślenie, to coś tam zostało. Natomiast no, nie powód z tego robić politykę. Miałem pytać, co pan podpowiada Pawłowi Kukizowi, kiedy przemawia na Śląsku, ale w sumie z drugiej strony no, to Paweł Kukiz jest ze Śląska. Opolskiego, Opolok. Opolok. No, kiedyś nawet marzył ponoć o śląskiej autonomii. No, to nie pamiętam, może, ale to każdy ma prawo do rozwoju. Autonomia zależy, jak ją rozumiemy, bo jeżeli autonomia to taka daleko idąca samorządność, no to czemu nie? A teraz Paweł Kukiz chce wysłać Grzegorza Długiego do Brukseli. No tak, to decydować będą wyborcy, czy Grzegorz Długi wyląduje w Brukseli, czy nie. Był tam parę razy. Po co to panu? No, dobre pytanie, natomiast myślę, że najwyższy czas, aby jednak spróbować również w Brukseli troszeczkę tą Europę, a poprzez to Polskę zmieniać. Taki opracowano, my zawarliśmy swoisty sojusz, o ile to tak można nazwać, z Ruchem Pięciu Gwiazd we Włoszech oraz z pięcioma innymi krajami, gdzie podpisano tak zwany manifest europejski, ja to nazywam manifest rzymski, 10-punktowy program, nazwijmy to odnowy Europy, odnowy to Unii Europejskiej. O nim jeszcze porozmawiamy, panie pośle, natomiast... I po to tam chcemy jechać, właśnie nie po to, żeby 500+, nie po to, żeby jakieś tam 500+, to LGBT. Wie pan, 500+ razy 10 to można no. tam zarobić. Ale politycy Kukiz 15 uznają zdanie ludu za święte, tak? To wciąż aktualne? Znaczy obywateli, tak. To chodzi nam o to. Ludu, obywateli, suwerena, jak zwał, tak zwał. Aby wprowadzać demokrację bezpośrednią, aby wprowadzać e-demokrację, aby Europa była w ogóle bliższa obywatelom. No i 3,5 roku temu lud śląski wybrał pana na posła na Sejm, a teraz pan się chce z tego Sejmu wyprowadzać. No, kadencja się kończy, proszę. Kadencja trwa 4 lata, nie 3,5. No tak, to zanim będą wybory, zanim wszystko się okaże, to będzie, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeżeli lud śląski zdecyduje się, że mam jechać do Europy, to pojadę, jak nie, to zostanę. Ale lud śląski panu właśnie zaufał 3 lata temu, żeby pan pełnił przez najbliższe 4 lata mandat posła. I mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłem. Krzyczę jak mogę, tupię jak mogę. Tyle tylko, że staram się właśnie o tych wartościach, o których mówiliśmy na początku, zdroworozsądkowo, bo zdrowy rozsądek to jest to, czego brakuje w naszej polityce i o to, że tak powiem, apeluję. Grzegorz Długi, poseł Kukiz 15 jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.